Sponsorem serii jest Patryk, który pozdrawia swoje dzieci Hanie, Stasia i Olka i ma nadzieję, że kiedyś posłuchają tej wspaniałej historii. Oczywiście pozdrawia też żonę. Cześć, witajcie, jestem Wojtek, dzisiaj sobota, czyli mamy o 13 czarną krucjatę trzeci odcinek. Lećmy z tematem nie ma co tu przedłużać, bo jutro prawdopodobnie jak prawdopodobnie jak Grzegorz da radę, to będzie wrak, a jak nie to będę tylko rosół gotował. Mm, a my trzynasta szarna krucjata. Pierwsze raporty na temat wrogiej aktywności w regionie spłynęły z sektora Skarus oraz trzech podsektorów zlokalizowanych wzdłuż Kasandra Spar. Kolejne raporty dotyczyły sytuacji na Fonosar Prime, planety zaatakowanej przez niezidentyfikowanych wojowników oficjalnie uznanych za legionistów. Władców nocy. Najazd na planetę był dobrze wymierzony w czasie, bowiem nastąpił w trakcie lokalnego, corocznego festiwalu Trzech Dam, świętego okresu dla całej populacji planety i jej trzech księżyców, w trakcie którego mieszkańcy Fonosar Prime poszczą i medytują nad swoimi słabościami, chcąc stać się lepszymi dla Boga imperatora. Napastnicy wykorzystali fakt, iż większość mieszkańców jest pogrążona w głębokiej modlitwie i zaatakowali stołeczne miasto planety Mede niczym wataha dzikich drapieżników rzucających się na ofiarę. Ocalali mieszkańcy stolicy opowiedzieli siłom Imperium o tym, jak wróg dokonał desantu na główne generatorium miasta, niszcząc je i pogrążając miasto w ciemności, a następnie przechodząc do niszczenia wszystkich miejskich placówek przechowujących Rezerwy mocy. Gdy w całej stolicy zgasło światło, napastnicy zamienili się w nocnych prześladowców, zabijając wszystko i wszystkich na swojej drodze i znikając w mroku w oczekiwaniu na kolejną ofiarę. Minęło wiele solarnych godzin, nim jednostki obrony planetarnej mogły zostać zmobilizowane do stawienia czoła zagrożeniu. Choć spora część oddziałów lokalnej milicji starała się przeprowadzać improwizowane, heroiczne kontrataki już na samym początku najazdu, w znacznej większości stając się jednymi z pierwszych ofiar władców nocy. Do czasu, gdy lokalni obrońcy byli w stanie zgromadzić się w odpowiedniej liczbie, najeźdźcy zniknęli w mroku całkowicie, zostawiając za sobą tysiące brutalnie okaleczonych ciał. Świat Sersja. Także ucierpiał na skutek wrogiego najazdu. Delegacja Zakonu Rannego Serca Sióstr Bitwy wylądowała na planecie. Tuż po ich przybyciu do dowództwa planety dotarł raport na temat pojawienia się na jej powierzchni niezidentyfikowanych zdradzieckich marins, którzy wsparli siły kultu otaczającego pozycję sióstr. Wyglądało na to, że kultyści wybrali sobie idealny moment na wezwanie ciężkiego wsparcia, mając nadzieję, że ich kontratak rozgromiłby niewielkie siły sióstr bitwy. Siostry dzielnie stanęły do walki i, wykorzystując swoje dobrze okopane pozycje, pokonały zarówno hordy kultystów, jak i jednych z najlepszych wojowników w galaktyce. Podziękowania za ich dzielną postawę zostały przekazane do ich najwyższej kanoniczki. Do wysokiego dowództwa dotarły również przerywane astropatyczne raporty z układów Helotas, Sarlax, Wagery i Skyren. Wszystkie zostały otrzymane na przestrzeni 12 solarnych godzin tego samego dnia. I choć nikt nie był w stanie potwierdzić żadnych istotnych szczegółów z otrzymanych wiadomości, wysokie dowództwo obawiało się najgorszego. Stacja nasłuchowa na świecie Ormantep także padła ofiarą ataku ze strony zdrajców. Ich siły były nieliczne, ograniczały się do elitarnej kompanii czarnych legionistów, którzy zaatakowali posterunek z zimną metodyczną brutalnością, zabijając wszystkich ludzi na swojej drodze. Ich głównym celem zdawał się być jednak chór astropatów rezydujący w centralnej twierdzy placówki. Oddział kadiańskich kaserkinów, broniący stacji, stoczył heroiczną walkę, dzięki której kosmiczni marines Chaosu zostali zatrzymani na kilka godzin do czasu przybycia niespodziewanych Niezidentyfikowanych posiłków. Wszystko wskazuje na to, że zdrajcy zostali pokonani przez siły w imperium nieznane. Jak głoszą opowieści żołnierzy, gdy zdrajcy podeszli pod naprędce postawione barykady. W wewnętrznym sanktum kompleksu jego ocalali obrońcy usłyszeli żałobne wycie, dobywające się ze wszystkich stron, gdy czarni legioniści wstrzymali natarcie i zaczęli się rozglądać, a startes stojący na samym końcu natarcia został wciągnięty w ciemność. Zdrajcy opowiedzieli automatycznym ogniem bolterów, ładując całe magazynki w kotłujący się mrok i tracąc kolejnych towarzyszy na rzecz wroga, którego kaserkińscy obrońcy nie byli w stanie dostrzec. W kilka solarnych minut później wszyscy czarni legioniści byli już martwi. Ich ciała były barbarzyńsko rozerwane, jak gdyby przy pomocy silnych szczęk lub pazurów. Jedynym śladem po tajemniczej sile, która zaatakowała zdrajców było nagranie przedstawiające wycie... Które wypełniło placówkę nasłuchową na chwilę przed masakrą. Imperialni uczeni szybko ustalili, że tajemniczy zbawcy kasarkinów musieli należeć do dawno zaginionej XIII kompanii kosmicznych wilków utraconej na rzecz osnowy w ostatnich dniach herezji Horusa. Garstka personelu placówki na Ormantep, która przetrwała atak heretyckich Astartes, wezwała na pomoc siłę zadaniową imperialnej marynarki, mającą ustalić do czego tak naprawdę doszło na planecie? Wszystko to miało miejsce w czasie, gdy poziom porządku publicznego we wszystkich sąsiadujących sektorach w segmentum obscurus sięgnął oceanicznego dna. Teraz rozciągnięte do granic możliwości siły Imperium musiały bronić pozycji przed zdrajcami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Już na początku XIII Czarnej Krucjaty Abadona sercem imperialnych obrońców wstrząsnęła zdrada. W tamtym czasie cała Kadia wydawała się ożyć od zakrojonych na szeroką skalę przygotowań. Regimenty kadiańskich oddziałów szturmowych odbywały musztrę u boku Legionów Tytanów i Skitarii, Armie potężnych, dzikich wojowników stały w szeregach obok jaskrawo, umundurowanych oddziałów Mordiańskiej Żelaznej gwardii. Wiara tej potężnej armii była niemal fanatyczna, a morale każdego, stojącego w równym szeregu żołnierza sięgnęło zenitu. Każdy chciał stać się częścią ucieleśnionej, zgromadzonej w jednym miejscu potęgi. Imperatora, mimo rosnących serc żołnierzy i cywilów, na widok tej wielkiej, zdyscyplinowanej, poświęconej jedynie jednemu celowi armii, między tym wszystkim zdradziecki wąż szykował się do ataku. Regimenty wolskańskich katafraktów wylądowały na Kadii celem dołączenia do gromadzących się na Kasyr Tirok sił. Jednak w głębi serca wolskańscy wojownicy, a nawet ich oficerowie, bali się stanąć do walki z siłami chaosu. Ich wersja logiki może wydawać się dziwna jako, że nawet gdyby nie poprzysięgli wierności mrocznym bogom, to decyzja o tym, że o wiele łatwiej byłoby im umrzeć w walce z ludźmi niż z potworami z żywego piekła, została w ich formacji podjęta już dawno temu, przypuszczalnie na krótko, po ich ostatnim starciu, ze sługami rujnujących mocy. Gdy obrońcy Bramy Kadjańskiej przygotowywali się na nadejście na nawałnicy, wolskani, zdradzieccy Wolskani zaatakowali niczego nie spodziewającą się gwardię na polach Tajrok. Zdrajcy wyrżnęli tysiące lojalnych gwardzistów, nim ktokolwiek zo -zo zdołał skoordynować obronę. Intencje katafraktów stały się jasne, gdy zaczęli gromadzić się pod lewiatanem, exkubitoi castellum służącemu gubernatorowi pr Primus, Mariusowi Porelska z Kadi za mobilne centrum dowodzenia. Zdrajcy nie chcieli zabić jego oraz większość kadiańskich oficerów starszego stopnia. W skład obranych na cel dowódców planety wszedł również dowódca generalny wszystkich militarnych sił na planecie, który niestety stracił życie w pierwszym brutalnym ataku zdrajców. W najmroczniejszej chwili rozpętanej rzezi pułkownik Ursarkar i Creed postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i przejąć dowodzenie. Mobilizując Ósmy Kadiański Regiment Szturmowy, wykrwawiający się w panice imperialni obrońcy byli w stanie szybko się zreorganizować i stawić zdyscyplinowany opór zdrajcom. Ósmy Kadiański poprowadził szarze na linię Wolskanów. Creed i Jaran Kel, jego najważniejszych chorąży z regimentu i najbardziej zaufany przyjaciel, prowadzili siły Kadjańczyków w trakcie kontrataku. Co więcej, to właśnie oni jako pierwsi. Dotarli na mostek dowodzenia Lewiatana, jednak nie zdołali uratować gubernatora. Jedyne, co mogli w tej sytuacji uczynić, to zapobiec profanacji jego błogosławionego, umęczonego ciała. Gubernator umarł tak, jak powinien umrzeć każdy rodowity Kadjańczyk z bronią w ręku i martwymi heretykami u stóp. Krit zaniósł ciało gubernatora z powrotem między bezpieczne ściany kadłuba Lewiatana, owijając je wpierw w sztandar ósmego regimentu. Z każdą chwilą świadkami tego wydarzenia stawało się coraz więcej kadjańskich żołnierzy, tworzących niemałe zgromadzenie. Pułkownik Krit, jako pobożny człowiek, pozwolił im na modlitwę do Boga Imperatora, a następnie, wykorzystując fakt tego, iż znalazł się w centrum uwagi wielu tysięcy żołnierzy, wydał swój pierwszy rozkaz wszystkim kadjańskim armiom. Nakazał im walczyć bez wytchnienia do momentu, w którym każdego parszywego sługę chaosu i zdrajca na planecie nie spotka ten sam los, co ich ukochanego przywódcę. Zgromadzona armia zażądała, by Ursarkar przejął nad nimi dowodzenie i poprowadził ich do zwycięstwa. Choć wyraźnie odmówił wzięcia na swoje barki odpowiedzialności dowodzenia przynajmniej trzy razy, widząc, że nie ma większego wyboru, zaakceptował wolę skoncentrowanych w jednym miejscu regimentów Kadji. Ursarkar E. Creed nie był w stanie wygrać z otaczającą go chwałą. W tamtym momencie wielu kadjańczyków uwierzyło, że choć sam pułkownik w swej skromności najwyraźniej tego nie chciał, to być może Bóg Imperator zwyczajnie powołał go do wielkości. To właśnie dzięki niemu to, co mogło okazać się druzgocącą porażką dla całego imperium i wspaniałym zwycięstwem dla hord arcywroga, okazało się być punktem zwrotnym w historii Kadji i jej obrońców. Tamtego dnia... Wszyscy mieszkańcy Kadi, kobiety i mężczyźni odnowili swoje przysięgi lojalności względem Złotego Tronu. Po zdradzie na Kadi, prośby o pomoc od imperialnych sił spoza sektora kadiańskiego były odbierane we wszystkich sąsiednich sektorach. Odpowiedzieli im kosmiczni mariń z zakonów Astartes Presses i kosmicznych wilków. Posiłków imperialnej marynarki oczekiwano z Saipra w wielu pobliskich sektorach ogłoszono powszechną mobilizację do gwardii. Pełna potęga wojsk imperium zaczęła szykować się na wojnę, jednak tylko przyszłość była w stanie powiedzieć, czy zdążą na czas. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek a na, temat, na temat Czarnej Krucjaty. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć. Wejdź na Patreon i przyj projekt.